Cześć, ja nazywam się Emilia Przygoda, jestem dyrektorem żłobka Boba Sobą, mieszczącego się na warszawskim Targówku. Jesteśmy miejscem, które zostało stworzone z serca dla wszystkich dzieci, dla wszystkich maluszków, tych młodszych, tych nieco starszych, ale też i dla rodziców i myślę, że też po części dla osób, które chcą się tą pasją do pracy z dziećmi dzielić ze wszystkimi innymi. Zdecydowałam się na zajęcia Baby Loves Music, dlatego że, tak jak już wspomniałam, jest to miejsce, które też zrzesza pod swoimi skrzydłami ludzi, którzy podchodzą z wielką pasją do swojej pracy, do pracy z dziećmi, a przy okazji chcą przekazać coś dobrego dla tych wszystkich małych szkrabów, wywołują uśmiech na ich twarzach, a to wszystko się dzieje na każdych zajęciach. Nasze dzieci są zakochane w naszej cioci Ewie, która do nas przychodzi i za każdym razem przynosi po prostu mnóstwo rzeczy ze sobą, przez instrumenty, poprzez bańki, piłeczki, woreczki i wstążeczki i wszystkie inne rzeczy, które za każdym razem wywołują u naszych maluchów wow. Każde zajęcia są inne, co też mnie bardzo do tego przekonało, ponieważ w tak szybko zmieniającym się świecie dzieci też mają okazję przyzwyczaić się do tych zmian i wiedzą, że o ile osoba jest stała i przychodzi i jest zawsze miło nastawiona do nich, o tyle na zajęciach zawsze będzie się działo coś fajnego i będziemy poznawać fajne instrumenty, czasem duże, które wywołują trochę ojej, co to będzie, nie wiem, i niepokój, ale później w bardzo spokojny sposób dzieci są zapoznawane z tym instrumentem, przekonują się do niego. No a już nie wspomnę o przemycaniu języka angielskiego, które w tak naturalny sposób jest przekazywany dzieciom podczas zajęć. No, my jesteśmy wszyscy na tak. Muzyka klasyczna jest bardzo ważna w rozwoju malucha. Myślę, że w rozwoju nas wszystkich ogólnie w społeczeństwie bardzo bym sobie życzyła, żeby tej muzyki klasycznej było jeszcze więcej. Na pewno wpływa kojąco na nas wszystkich. My się czujemy po prostu lepiej. Po zajęciach, po tej dawce muzyki czujemy się spokojniejsi, a czasami czujemy się naładowani pozytywną energią, więc tak, jak najbardziej, to jest chyba taka podstawa do wszystkiego, a fundamenty są zawsze bardzo ważne. Nasze dzieci podczas zajęć czują się bardzo dobrze. Są otwarte, są chętne do współpracy. Zawsze wyczekują w drzwiach, jak słyszą domofon i my mówimy, że o, idzie ciocia Ewa na zajęcia, albo ją gdzieś wypatrzą przez okno, to się bardzo cieszą i od razu pokazują, wyjmują nasze instrumenty, które mamy gdzieś na salach w zasięgu ręki dzieci, przynoszą, siadają już na środku sali i czekają, więc widać też po ich zachowaniu, że to jest też dla nich bardzo ważny i wartościowy moment, na który po prostu czekają. Nasze maluchy bardzo często muzyka im towarzyszy podczas spacerów, podczas jedzenia posiłków, podczas wyciszenia się przed drzemką. Są to takie momenty, w których ta muzyka naprawdę łagodzi wszystkie bóle, smutki, troski, tęsknotę, pomaga się wyciszyć. Ale są też momenty, w których dzieci zaczynają same nucić piosenkę, idąc na plac zabaw, bawiąc się w piasku, a czasem nawet jak siedzimy z nimi w kole i się bawimy, to dokładnie pokazują te wszystkie ruchy, zabawy, których się nauczyły podczas zajęć. Wystukują rytm o podłogę, podnoszą ręce do góry i opadają jak listki. Więc to są wszystkie te
te rzeczy, które są wyniesione podczas tych zajęć. A my je możemy pielęgnować w trakcie dnia poprzez właśnie też śpiewanie piosenek, których się dzieci nauczyły, wykorzystanie tych wszystkich pomysłów, które nam dziecia Ewa tutaj sprzedaje, tak w bardzo sprytny i przyjemny sposób, więc myślę, że całościowo naprawdę dzieci są w tych zajęciach przez cały czas. Poleciłabym zajęcia Baby Loves Music wszystkim rodzicom, naprawdę wszystkim rodzicom, nie tylko w formie zajęć jako zajęcia, które uatrakcyjniają dzień czy pobyt w żłobku, ale też jako przełamanie tej pierwszej bariery i wyjście do jakiegoś nowego miejsca z dziećmi, z tego swojego zacisza domowego, poleciłabym. Naprawdę, przekaz samej wartości, jaka płynie z muzyki poprzez tą muzykoterapię, podejście instruktorów, pani Karoliny, do tego wszystkiego i zaangażowanie, przemycenie języka angielskiego, oswajanie dzieci ze wszystkimi nowymi przedmiotami, których się czasami boją, nie są pewne, na pewno nabiorą dużo śmiałości, odwagi i chętnie ruszą w świat, więc tak, szczerze z całego serca polecam. I polecam też jako dyrektor, jako zajęcia uzupełniające do takiego programu wychowawczego, to też jest bardzo wartościowe.